Dzień dobry, wieczór, Tłomek. Przed wami Terraria Hardcore. Sezon drugi. Pierwszy długo nie potrwał, tak to określmy. Okazuje się, że latające wyspy na początku, kiedy się nie ma nic praktycznie, no to nie najlepszy pomysł. Nie podobają mi się te włosy. Dobra, nowy random. Hardcore jest, dobrze. Create. To będzie Omek 02. No i właśnie. Aha, okej, to jest player. Teraz sprawa świata. Stworzę nowy świat. Tak samo średni, tak samo normal. Chociaż, no, tak się zastanawiam. Granie na tym samym mogłoby być ciekawe, bo pewien tam progres byłby zachowany w ten sposób. Wiedziałbym mniej więcej, jak ten świat wygląda. Być może miałbym tam coś wybudowane, mógłbym mieć jakieś skrzynki z poukładanymi, pochowanymi wcześniej rzeczami. Nie wiem, piszcie jak to widzicie, ale na razie nowy świat. Może jak ta postać umrze, to ewentualnie zmienię taktykę. No dobrze, czyli teraz zdecydowanie muszę zdobyć lepszą obronę, zanim się wybiorę w jakieś takie miejsca. Ta harpia zadawała 20 obrażeń, chociaż oczywiście myślę, mogłem ją pokonać. Miałem gwiazdki, shurikeny, miałem tam jakieś inne rzeczy, no tylko trochę spanikowałem, nie przygotowałem się dostatecznie. No i taka jest cena za nieprzygotowanie na hardkorze. Co my tu mamy? Duży short sword i no Jesus, siekiera jakaś gówniana. Nie ma to jak siekierka, czy generalnie jakieś narzędzia z obniżoną szybkością. No tak, tego akurat potrzebowałem. Rzadka okazja, kiedy nagrywam tak z rana. Znaczy dla mnie z rana to południe, co najmniej. Cieszę się, że mam sporo... Co to jest? A, to po prostu grzyby były, tylko jakieś takie dziwne. Wow, masa skrzynek. Tfu, dzbanków, nie skrzynek. Oraz jedna skrzynka. To jest bardzo szczęśliwe. Co to jest? Coś nowego. Arcane Radar. Wykrywa przeciwników w pobliżu. To jest coś nowego. Słyszałem, że jest coś takiego, ale nie widziałem jeszcze. O, popionki, właśnie gwiazdki. Od razu sobie je gdzieś tam wrzucę na pasek. Czyli to wygląda na dosyć dobre miejsce na minibazę. Teren trochę taki... Co ja chcę powiedzieć? Jak to określić? Teren trochę bardziej przyjazny chyba niż w tym poprzednim świecie. Tak na oko, jeszcze nie wiadomo. Wysokie drzewa, będzie sporo można porąbać. Się zaraz okaże, że zaraz tu gdzieś po prawej korupcja, z lewej jakieś tam coś innego. Słoneczniki. Tam widzę skrzynkę, wypadałoby się przejść, ale powolutku, pomalutku. Nie mam nawet drewna żadnego. Drewno to podstawa, więc wypadałoby trochę pościnać, żeby mieć na platformy i inne takie rzeczy. No, na razie bardziej mi się podoba ten start. Chociaż ta latająca wyspa tam była ciekawa. Ale nie wiem, może to po prostu w 1.3 zmienili, że latające wyspy są niżej. Bo w poprzednich wersjach to zdecydowanie tak nisko... Nie kojarzę, żeby dało się je spotkać w zasięgu wzroku, to niespotykane. Przeważnie to trzeba było jakieś różne mniej lub bardziej wyrafinowane techniki stosować, żeby takowe wyspy odkryć. No. Przez przypadek jakieś pochodnie postawiłem właśnie z shiftem. A, z shiftem to mi stawia pochodnie. Nigdy jakoś nie byłem przekonany do tego automatycznego wyboru narzędzia.
wolę mieć kontrolę dokładną, co akurat w tej chwili chcę robić. O, latające ryby. One chyba też atakowały. Mhm. Precz. Precz, mówię. O, żelek z parasolem. Parasol byłby świetny. Jeżeli by się udało takie coś zdobyć. Nie mam żadnej broni, ale spoko. Healów wystarczy. Parasol, daj parasol. Stój. Mój parasol. Ach, po jeden obrażeń. Ale przynajmniej Killoff jest szybki. Można po prostu trzymać przycisk myszy. Nie ma parasola. Czuję się oszukany. Dobra, starczy mi przynajmniej na zrobienie pewnej ilości platform. Dobra, 70 powinno wystarczyć. Co to za dźwięki? Taka muzyka? No dobra. O, robaczki. Giń! Nie wiem, czy w deszczu przypadkiem jakieś nowe mordercze potwory się nie pojawią. Nie powinny teoretycznie, to... Ale kto tam wie? Spadaj mi tutaj, ryba. O, daj bloom, dobra rzecz. Grzybki, masa grzybów, to jest świetne. Można wcinać same grzybki, żeby się leczyć, chociaż to leczy niewiele, ale można też z nich robić później miksturki życia. Co oczywiście jest super istotne. Kurde. O, znowu zima. No dobra. I znowu żelek. Żelki pływają po wodzie, więc można czasami je tak... Chciałem powiedzieć... Troszkę zcizować z pod wody, ale no... Stanie pod wodą to też nie najmądrzejsze rozwiązanie. No. No, daj parasol. Nie. Wskocz do dołu. A ja się rozejrzę na górze. Słońce powoli zmierza ku zachodowi. Cześć, pingwin. Nie wiem. Nie będę go atakował. O. Tam nie chce mi się za bardzo iść. Drugi żelek z parasolem, czy tam dziesiąty. No. Naprawdę przydałby mi się ten parasol. Może rozstasz się z nim po dobroci. Oszczędzilibyśmy sobie wysiłków. Ech, nie ma szczęścia. A szkoda. No i tak, bardzo sprytnie, Omeg. No ale przynajmniej więcej żelu, więcej jakichś rzeczy z dzbanków. Ja. Nie dane mi będzie wyskoczyć tak prosto. To może się pospieszę, zanim te żelki mi właśnie wpadną na łeb. O, dziękuję za... chciałem powiedzieć, podwyżkę. Moja zdolność wysławiania się naprawdę spada. Podwyżkę, tylko jak to się nazywa? Podniesienie? Deszcz dalej pada. Ciekawe. W nocy to się będą zderzały zombie z parasolami. Może one coś wyrzucą. Właśnie. Zombie. A ja mam absolutnie nic. Ani broni, ani zbroi. Wypadałoby się tym zająć. Dosyć szybko. Guide mi troszkę tam pomoże, ale... Trzeba będzie uważać. Okej. Budujemy... Crafting bench. No niech będzie tutaj na razie, bo tutaj guide stoi, idiota. Teraz to co najważniejsze. Zbroja. Czyżby już szły zombie? Czy mi się zdawało? Przecież jeszcze jest dzień. Dobra, komplet zbroi gotowy, trzy obrony.
Zbudujmy drewniany miecz, jakiś zwykły. I od razu zbuduję łuk, żeby sobie tam... żeby się potem z tym nie kłopotać. No, chodź tu. Daj parasol. Zero szczęścia. No, guide, pomóż. Gdzie tam włazisz w jakieś dziury z wodą? To nie czas na kąpiel. Ale nie ma parasola. A właśnie, wypadałoby parę pochodni porobić, bo chyba noc właśnie zapada. Okej. 40 sztuk. Porozstawiać. Nie mam absolutnie żadnego schronienia. To też takie niekoniecznie dobre. Słyszę zombie? Zdecydowanie coś słyszę. Nie mam nawet ziemi żadnej. Nic nie ukopałem. Jestem lama. Trochę by wypadało, żeby mieć z czego jakieś tam mikroskopijne rzeczy budować. A może tutaj się zamknę? To wygląda na nie najgorszy pomysł, jeżeli mam być szczery. Gajda nie będzie, ale no trudno. Jakoś przeżyjemy. Precz żelek. Nawet takie żelki zadają sporo obrażeń. Zdecydowanie wydaje mi się, że w tym patchu wszystkie moby jakoś są mocniejsze. Być może to tylko moje wrażenie, ale tak to wygląda na pierwszy rzut oka, szczególnie ta harpia mnie zmasakrowała. Zazwyczaj to do latających wysp się chodziło dosyć późno, znaczy późno, no. Na pewno nie w drewnianej zbroi i z drewnianym mieczem. To nie był najlepszy pomysł. Okej. Nie wiem, czy będą w stanie tutaj oka przylatywać. Chyba nie powinny. Wyjście na świat. Marigold. No dobra. Teraz parasol. Na pewno. Wierzę w to. No. No. O, zombie w płaszczu przeciwdeszczowym. Au. Właśnie. Mam łuk, ale nie mam strzał. To trochę takie niezbyt sensowne. Mój miecz jest gówniany, z tego co widzę. Nie ma żadnego odrzutu. Nie jestem w stanie walczyć z zombiakami w skuteczny sposób. Dobra. Nie ryzykuję. Na razie. Do widzenia. Okej. Strzały. Zrobiłem łuk, ale strzał to już nie łaska. A, nie mam crafting bencha. Zrobię drugi, okej. Niech stracę. Strzały, gdzie są strzały? Aż ten crafting tu zaraz to są. Ogniste strzały, a zwykłe? Ciekawe. Mam 20 skądś, chyba ze skrzynki. A, kamienia potrzebuję do strzał, no tak. To ja sobie w międzyczasie tutaj pokopię właśnie. Parę kamienia. Tu jest jakaś ruda metalu. Ołów. Niech będzie.
cokolwiek. Tak, zdecydowanie nawet na zombiaki teraz nie jestem przygotowany. Mój miecz jest badziewny, muszę mieć coś lepszego. Nie wiem jeszcze w jaki sposób to uzyskam, to coś lepszego. Nie będę próbował nawet. Pokopiemy sobie jakoś tak, żeby łatwiej się wchodziło. Ziemia też się przyda do budowania jakichś tymczasowych umocnień albo mostów, schodów, tego typu rzeczy. No i to będzie trochę nudna noc zapewne. Zobaczę, co jeszcze możemy zrobić. Gwiazdka by się przydała, no ale nie wychodzę na zewnątrz. Zobaczmy. Ognisko, tak. Ognisko zdecydowanie się przyda. Jak tam chyba wspominałem, ognisko delikatnie przyspiesza regenerację życia w pobliżu. Tak mniej więcej w obszarze 1,5 ekranu. Jeśli dobrze pamiętam. Zobaczymy. No, tutaj jeszcze działa. Zdecydowanie w zasięgu wzroku i chyba jeszcze tam minimalnie poza zasięg wzroku. O, żaba! Skąd ona tutaj? Gin, potworze! Jezus, ta noc trochę długo trwa. W takim razie ten... Czemu nie? Pokopiemy głębiej. Dokopiemy się do jakiegoś balroga pewnie. Mam nadzieję, że nie, ale... Metoda kopania pionowo w dół nie jest zazwyczaj zalecana, bo można się dokopać do różnych nieprzyjemnych rzeczy w ten sposób, na przykład do dziury i można spaść na łeb. No ale póki jeszcze widzę, co jest pode mną, to mogę się kopać. Oczywiście pozostaje kwestia, jak ja stąd wyjdę, ale mam trochę drewna na platformy. To nie powinno być wielkim problemem. Kamień. No, kamień się przyda. Chociażby na strzały. O. Nie, to po prostu ziemia. Teraz jak to się robiło? O. Dobra, to był błąd. Bo zombiaki, widzę, zaczynają się spawnować na górze. No to umarłem. Okej. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Gdybym był sprytny, to bym pamiętał, że takie coś może zajść. Oczywiście tutaj nie mam żadnego domu. Więc mopki mogą się normalnie spawnować. O, no tak, mój kompas. Trochę za późno. Okej. To było szybkie. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.